Cześć! W dzisiejszym odcinku podstawowego kursu Redux zajmiemy się wywoływaniem akcji w naszym reducerze. W ostatnim odcinku zrobiliśmy bardzo prostą rzecz, zrobiliśmy prosty reducer, który po prostu zwraca domyślny stan, czyli nie obsługujemy tutaj jeszcze żadnych akcji. Natomiast dzisiaj dodamy sobie takie proste akcje, żeby zobaczyć, w jaki sposób możemy modyfikować stan w naszym reduksie, a w zasadzie tworzyć nowy stan. Więc wpiszemy sobie w tym celu nowy case, w którym wywołamy akcję reset. I teraz zobaczcie, że zwracam tutaj nowy stan, wpisałem trzy kropki state, ale za chwileczkę to usunę, ponieważ chcę Wam pokazać pewną prawidłowość. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, za chwileczkę do tego wrócimy. Więc mamy nowego case'a, który sprawdza nam typ akcji, jaką wywołamy na naszym reducerze i zerujemy sobie tablicę, w której przechowujemy nasze ulubione filmy. Więc przechodzimy teraz do konsoli. Pamiętacie, że w konsoli mam dostęp do naszego stora, więc mogę napisać po prostu window.store.getState i mi zwraca ten aktualnie utworzony store w Reduxie. I teraz spróbujemy wywołać akcję na tym właśnie storze. Więc posłużymy się w tym sposób bardzo podobny zmienną Window Store, jednak tym razem użyjemy funkcji dispatch, do której przekazujemy obiekt, który ma atrybut type i do niego podajemy jakby nazwę tej akcji, którą chcemy wykonać. Pobieramy state jeszcze raz i jak widzicie, zwrócona lista jest już pusta, więc tutaj w 14 linii ten case zadziałał, ponieważ typ akcji wpisaliśmy sobie reset i w ten sposób zwróciliśmy pustą tablicę. Natomiast teraz dodamy sobie coś tutaj do naszego początkowego stanu, no bo jednak Reduxa mamy po to, żeby przechowywać wiele różnych rzeczy. Rzadko będzie się zdarzało tak, że będziemy przechowywali dosłownie jedną tablicę z jakimiś tam elementami. I dodamy sobie tutaj taki przykładowy atrybut listname i po prostu nazwiemy sobie tą listę favorite, czyli to są nasze ulubione filmy. I zobaczmy, jak teraz nasza akcja reset się zachowa. Więc pobieramy state, wszystko jest w porządku, mamy nazwę naszej listy, mamy listę filmików naszych ulubionych, no i spróbujemy teraz wywołać ponownie akcję reset, która jakby zresetuje nam tą listę. No i zobaczmy, get state, no filmiki się usunęły, ale pogubiliśmy resztę naszego state'u i to jest właśnie ten problem, że za każdym razem ten reducer zwraca nam nowy stan i dlatego właśnie musimy pamiętać o tym, żeby nie pogubić reszty atrybutów z tego obiektu. Teraz wpisałem trzy kropki state, czyli przepisałem poprzedni state i zobaczcie, robimy dispatch. I już teraz w tym momencie ten atrybut movies został faktycznie zresetowany, to macie w 17 linii, natomiast ten zapis 3 kropek state jest to tak zwana destrukturyzacja obiektu, czyli te wszystkie atrybuty z aktualnego state'u zostały nam wrzucone, więc dzięki temu nie pogubiliśmy nazwy naszej listy. I to jest bardzo ważne, żeby opanować to właśnie w operacjach, które wykonujecie na state'cie w Reduxie, żeby właśnie pamiętać o tym, że za każdym razem tworzymy nową wersję naszego state'u, więc trzeba koniecznie pamiętać o tym, żeby nie tylko coś zmienić, coś usunąć, coś dodać, ale także nie pogubić tego poprzedniego state'u, chyba że chcemy go pogubić, no to wtedy wiadomo. Więc dodajemy nową akcję, tym razem nieco bardziej skomplikowaną, ponieważ chcemy dodać nowy film, więc na początek musimy zwrócić obiekt w 16 linii, zwracamy wszystkie atrybuty, wpisujemy atrybut movies, bo jego chcemy rozszerzyć i tym razem destrukturyzujemy sobie
tablicę filmów i wstawimy do niej nowy element. I jeżeli nie wiecie, co to jest destrukturyzacja obiektów bądź tablic, to sobie sprawdźcie w konsoli, możecie bardzo łatwo sobie przetestować to, bo z tego teraz właśnie tutaj korzystamy. Więc mamy Windows Store, GetState, mamy naszą początkową listę ulubionych, wspaniałych filmów. I teraz spróbujemy sobie dodać nowy film. Mamy type, ale musimy dodać też atrybut movie, ponieważ chcemy dodać konkretny film do tej istniejącej już listy. Titanic, a jakże kasowy film. Zobaczmy GetState i widzimy, że nasza lista naszych ulubionych filmów została poszerzona o Titanica. Więc w reducerze mamy już dwie bardzo proste operacje. W ramach zadania domowego możecie sobie zrobić jeszcze parę takich akcji. Zachęcam do tego, żebyście pracowali z tym kodem i przećwiczyli sobie przede wszystkim właśnie to, co się dzieje, kiedy no nie destrukturyzujecie tego state'a. Możecie sobie poćwiczyć przekazywanie parametrów, ponieważ widzicie, że przekazujemy tutaj action type przede wszystkim, żeby odpowiedni case zadziałał, ale także przekazujemy konkretny film. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do śledzenia tego kursu. Jak macie pytania, to walcie w komentarzach.